in the way, the day will flow. All things come, all things go. Listen to the rain. Tak naprawdę nie chodziło o to, że ktoś ma wygrać. Chodziło o to, co się dzieje. Tak? I to, co wy przeżywacie, to, że się zrozumieli, to też, że, jeśli mogę, Adrian mówił jeszcze niedawno, że on musi sam i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że przemyślał, mam nadzieję, z różnych powodów te wszystkie rzeczy i to jest duża wada, to bardzo dużo. Nie chodziło o to, żeby wybrać twardzieli i bardzo mu. Tylko tych, którzy przez 10 tygodni, bo tak mniej więcej prawdopodobnie będziemy robić to, tak się sprawdza, około 10 tygodni. Czyli 2,5 miesiąca, też 3 miesięcy, jedno spotkanie nawet raz w tygodniu wystarczy, żeby czegoś was nauczyć. Przychodzi na 3-4 godziny, robisz, dostajecie pranie mózgu, trochę pomieszczać, trochę w głowie, trochę postawić. I to pracuje przez tydzień. I to bardzo dobrze się dzieje, że my zdobyliśmy chyba, że po 5 zajęciach zaczęło się dopiero tak wszystko rzeczywiście gdzieś tam jakby zazębiać. Czyli tyle czasu trzeba, żeby ruszyć tak naprawdę. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. A jedna rzecz taką, którą odkryłeś rzeczywiście w czasie tego programu, coś zupełnie nowego, o czym nie miałeś pojęcia o sobie. No to ostatni wyczyn, że nie wiedziałem, że jestem w stanie, moim zdaniem, dosyć szybko przebiec 5 km. Bo w ogóle nie spodziewałem się, że dam radę dobiec do końca, myślałem, że będzie trzeba mnie przenieść do tego momentu. Cieszę się, że jestem w tym programie, że dotrwałam do końca, że byłam w stanie udowodnić sobie to wszystko, co udowodniłam. Moim zdaniem osiągnęłam bardzo wiele. Nie spodziewałam się po sobie tego, że jestem w stanie przetrwać takie zadania fizyczne. Przychodząc do tego programu widziałam, że przetrwam tak długo. Bardzo się cieszę, że przyszedłem do tego programu. Poznałem wielu fantastycznych ludzi. No i bardzo mi się podobały konkurencje. Myślałam właśnie, że będę w tych sportowych bardzo dobra konkurencja. A co do czego to tak właśnie wyszło? Pośrednio. Więc grupą się dobrze. Czyli jesteś klasycznym kanustegat. Czego się dowiedziałaś tutaj? Najmilszą i zarazem najgorszą chwilą było moje odpadnięcie z programu. Właśnie to najwięcej dało mi do myślenia. Nauczyłam się to, że jedna głupia pomyłka, jeden głupi błąd może pociągnąć ze sobą takie olbrzymie konsekwencje. Rozumiem to, że nie liczy się nie liczy się indywidualna jednostka, tylko to, co potrafi cała grupa i każdy czymś się wspiera. Nawet gdy mieliśmy takich najmłodszych ze sobą w grupie, okazało się, że oni jedni umieli rozwiązać, nie wiem, takie chińskie liczenie, nie wiem, co to było. Sudoku. Byłem pełen podziwu dla nich i moim zdaniem praca w grupie naprawdę bardzo dużo daje i jest ważna w życiu. Padło hasło, że cierpienie uszlachetnia, tak? Myślisz, że coś w tym jest? Jest, pewnie, że jest. Ciebie uszlachetniło? No na pewno. Uszlachetnia, cierpienie na pewno uszlachetnia, dlatego, że jestem, trzeba coś przejść i zrozumieć po prostu, tak jak błędy każdy powinien, nie każdy na potrafi popełnić go jeden raz, drugi, trzeci, nie zauważy po prostu wybłąda, to jest złe już. Jak z tych zadań fizycznych, na przykład, co ty pamiętasz, co tobie najwięcej trudności sprawiło? Delfy, ale to później... Teraz to się, jak jej robię, to już jest o wiele lepiej, bo na początku było ciężko je zrobić. No i bałam się biegów, bo nie jestem sprawna fizycznie. No ogólnie mam. Nie miałam problemu ze śmiałością, a tutaj przyszłam. Taki ogrom ludzi. Właściwie wszyscy z koleżankami przyszli, z kolegami, a ja tak sama przyszłam, żadnych znajomości. To wszystko mnie odśmieliło. Nawiązuję bliższe kontakty. Zaczęłam zauważać w ogóle ludzi ze szkoły, którzy chodzą tutaj też do mojej szkoły. I zacząłem się z nimi kumplować, tak samo z moim kapitanem drużyny. Zacząłem z nim się przyjaźnić w sumie.
fajnie być kapitanem, ale to jest duża odpowiedzialność. Wszystkie jakieś umysły grupowe, to muszę je zaakceptować. Wszyscy spodziewają się po mnie jakiejś kreatywności i tak dalej. Że ja będę większość pomysłów wymyślał, jakoś zatwierdzał, doprowadzał je do końca i ogólnie organizował wszystko. To jest ciężkie. No, Karol Skagatos na pewno nas bardzo wiele uczy. Uczy nas przede wszystkim kontaktu w grupie. Uczy nas, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach. Tak, że najbardziej z tego podobały mi się nocki, po których niekiedy nie chodziłem spać, a po pierwszej nocy poszłem spać. I basen. Basen tak pobudzał rano, że było tak, że mogłem iść zaspany, mogłem spać już, a na basen poszłem. No na pewno nie jestem taki radykalny i nie mówię to i robimy tak, tylko też właśnie daję każdemu wiedzieć, razem jakoś podejmujemy decyzję, w ten sposób to wszystko zrobimy. Czyli to wyróżnienie jakby okazało się słuszne. Dobrze zostałeś wybrany. No na razie myślę, że się sprawdzą. Znaczy mam dużo pomysłów, ale niektóre są, że tak powiem, nierealne. Ale zawsze ktoś coś wymyśli, ktoś coś dopowie i zawsze coś wychodzi fajnego. Kaos Kagatos tak naprawdę jest każdym z nas. Rodzimy się Kaos Kagatos, tylko z czasem zapominamy o pewnych rzeczach, bo się nas do tego usłyszy. Dlatego dajemy tutaj szansę wszystkim, którzy jeszcze do tej pory nie zdążyli się przekonać, na ile ich stać, co potrafią i na czym warto popracować. Także spółka Kaos Kagatos zachęca każdego, aby wziął udział w tym programie. Czekamy. Czekamy na Was. Następnej edycji. Kaos Kagatos! Dzisiaj rozstrzygamy jakby kwestię półfinałową. Drużyna jakby na się wypowie, zdecydowanie nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o przygotowanie i wykonanie zadania, tak? Czyli w związku z tym brawa dla drużyny Kapela. Crown. Luigi can feel me.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Na przyszłość będzie to miecz. Nie bójcie się, krzywdy mu nie zrobię. Jest to nepalski miecz wojowników. Chciałbym w tej chwili mianować pierwszego... Połóż sobie wszystko. Połóż sobie na stole. Chciałem go mianować pierwszym mistrzem Elgokalskagatos, nadać mu tytuł. Pamiętajcie, ten tytuł nie będzie dla każdego dostępny. Nie każdy, kto się obudzi, stwierdzi, że jest Kalkaros. Trzeba popracować. Dlatego starym, szlachetnym zwyczajem klęk na jedno kolano, a ja cię mianuję w tej chwili... Mianuję cię pierwszym mistrzem Elgokalskagatos ku chwale filozofii i mądrości tego słowa. Chciałem w imieniu wszystkich uczestników Kalkaros, w imieniu całej drugiej siatki, bardzo serdecznie podziękować całemu gronu organizatorów Kalos Pegatos. Staliśmy możliwość zrobienia naprawdę dużo, wielu fajnych rzeczy. Sprostać zadaniom, których na co dzień może byśmy nigdy nie doświadczyli i właśnie bardzo